Spotkałem kiedyś człowieka, który powiedział mi, że nie boi się Boskiego Sądu. Nie był to jakiś niewierzący człowiek, który mógłby powiedzieć, że ma to wszystko gdzieś, ale był to człowiek głęboko wierzący. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego nie bał się Boskiego Sądu, no to musicie doczekać do końca tego rozważania. Witajcie w Adwencie. Pierwsza niedziela Adwentu. To jest zawsze niezwykły czas, sam początek roku liturgicznego, niezwykły czas łaski. Zawsze bardzo dobrze wspominam adwent, ruraty i tak dalej, piękne słowo Boże, także na pewno i w tym roku nie zabraknie całego ogromu łaski, który Bóg dla nas przygotował, więc czuwamy. Popatrzcie, w pierwszym czytaniu z Księgi Proroka Jeremiasza jest mowa o potomku sprawiedliwym, który zostanie wzbudzony Dawidowi, który by będzie wymierzał prawo i sprawiedliwość. Yy, I dalej yy, mamy psalm 25, w którym człowiek, który napisał ten psalm, modli się o to, żeby Bóg dał mu poznać jego drogi. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. A dalej jest tutaj jeszcze powiedziane, że wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Ścieżki Boże kojarzą nam się pewnie z przykazaniami, z podążaniem w swoim życiu za tym, co podpowiada nam, prawo nadane nam przez Boga. No i jest jeszcze ten potomek sprawiedliwy, prawda, o którym powiedzieliśmy, który będzie, który będzie wymierzał prawo i sprawiedliwość. I teraz to czytanie rozpoczyna się od tego, że Bóg zapowiada wypełnienie pomyślnej zapowiedzi. Nie wiem jak wy, albo nie wiem jak wam, ale mnie podążanie za wszystkimi... Drobiazgowymi wskazaniami prawa, wcale nie wydaje się jakąś superpomyślną, superpomyślną zapowiedzią. Wiemy, że, że Bóg chce prowadzić nas do wolności, która oczywiście nie oznacza tego, że możemy robić to, co złe, czy że Bóg pochwala, jeśli robimy to, co złe, ale Jezus chce nas doprowadzić do trochę innego zrozumienia prawa, do tego, żebyśmy nie czuli się Nim zniewoleni, ale żebyśmy właśnie wybierali je. W wolności, ale krótko mówiąc, nasze pierwsze skojarzenia dotyczące prawa czy podążania jego ścieżkami nie kojarzą nam się pozytywnie, nie kojarzą nam się z pomyślną, z pomyślną zapowiedzią. Ale jednocześnie jest tutaj mowa o zbawieniu, jest tutaj mowa o zbawieniu, że Juda dostąpi zbawienia i ostatecznie jest powiedziane, że Pan będzie naszą sprawiedliwością. Czyli nie będzie moją sprawiedliwością to, że będę podążał drogą prawa, że będę temu prawu posłuszny, ale że sam Pan będzie moją sprawiedliwością. I moi drodzy, to jest właśnie ta niesamowita rzecz. Ta pomyślna zapowiedź, którą Bóg w naszym życiu spełnił. Spełnił ją poprzez Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, który z martwych wstał i przez ten fakt wprowadził nas do nowego życia. Do nowego życia w usprawiedliwieniu. Czyli krótko mówiąc, nawet jeżeli grzeszymy, nie jesteśmy skreśleni dla Boga, bo zbawia nas Jezus i jest nam przypisana Jego sprawiedliwość i dlatego mamy śmiały przystęp do ojca. Na tym polega zbawienie. I to jest niesamowita perspektywa, nowa perspektywa, którą Chrystus wnosi do naszego życia, bo Jezus uwalniając nas od grzechów, zbawiając nas, nie chce nam właśnie powiedzieć, że okej, okay, zbawię was pomimo wszystko i róbcie sobie, co tam chcecie, tylko zbawiam was. Uwalniam was od grzechu, po to, żebyście mogli robić właśnie to, co dobre, i po to, żebyście mogli realizować swój najgłębszy, najgłębszy potencjał, przed którego realizacją powstrzymywał was grzech, który trzymał was na uwięzi. Tak jest. I teraz popatrzcie. Mamy pierwszy list do Tesaloniczan, czytamy go jako drugie czytanie. I tutaj Paweł mówi żeby pan spotęgował waszą wzajemną miłość dla wszystkich, żeby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga. Chcę zwrócić tutaj uwagę na tę wzajemną miłość i że właśnie ta wzajemna miłość stanowi świętość wobec Boga. Czyli jeżeli kochamy jeżeli potrafimy kochać, to jesteśmy święci wobec Boga. Do tego chce nas uzdolnić Jezus. To jest nasz potencjał, który był hamowany przez grzech, a który Jezus wyzwala poprzez zbawienie, które nam ofiarowuje. I tutaj chcę wrócić do myśli, którą być może już kiedyś się tutaj dzieliłem, a jeśli nie, to będzie to po raz pierwszy do myśli świętego Jana Pawła II, którą zawarł w swojej teologii ciała. Bo jest tam taki niesamowity moment w całym, tym bardzo obszernym nauczaniu, w którym papież odnosi się do tego czasu, kiedy ludzie jeszcze nie zgrzeszyli, do czasu pierwotnej niewinności. Pierwotną niewinność. Można postawić znak równości pomiędzy pierwotną niewinnością i świętością. Krótko mówiąc, ludzie mieli wtedy udział w wewnętrznym życiu Boga, czy żyli po prostu z Bogiem w takiej jeszcze nienaruszonej i niczym niezaburzonej relacji z Bogiem. I ta pierwotna niewinność. Czyli świętość polegała na tym, że ludzie mieli tę głęboką zdolność, żeby kochać siebie nawzajem. A kochać siebie nawzajem to znaczy dawać siebie sobie nawzajem. I ta pierwotna niewinność, patrz, świętość polegała na tym, że ludzie kochali siebie nawzajem i dawali siebie sobie nawzajem tak samo, jak kocha i daje im siebie Bóg. Czyli w sposób bezinteresowny, czyli w sposób całkowicie zorientowany na tej drugiej osobie, ze względu na tę drugą osobę, na, ze względu na tę drugą osobę. I teraz dochodzimy do tego momentu, o którym powiedziałem wam na samym początku, i teraz dochodzimy do tego momentu, w którym dowiecie się, dlaczego tamten człowiek nie bał się boskiego sądu. Bóg poprowadził tamtego człowieka. Bardzo głęboko w relacjach z ludźmi. Pozwolił mu się rozwinąć. Bóg nauczył tego człowieka kochać innych ludzi. Bóg nauczył tego człowieka dostrzegać potrzeby innych ludzi i nauczył go bardzo miłować innych ludzi. I teraz popatrzcie, nie chodzi o to, że tamten człowiek zaczął robić jakieś nieziemskie rzeczy dla tych innych ludzi. Nie. Robił dla nich bardzo proste rzeczy, ale z bardzo szeroko otwartym sercem, bo taką drogą poprowadził go Bóg. I ten człowiek, opowiadając mi właśnie o swoim doświadczeniu, o tym, że naprawdę Bóg nauczył go kochać innych ludzi, powiedział mi, że właśnie dlatego nie boi się sądu, bo kocha, bo kocha Boga i kocha tych, których Bóg mu daje. I co więcej można zrobić? W ostatnich tygodniach przecież Jezus, sam Jezus mówił nam, że najważniejsze przykazanie to właśnie miłość Boga i miłość bliźniego i że wszystkie inne przykazania zawierają się w tych dwóch. Więc właśnie dlatego, że ten człowiek pozwolił swojemu pozwolił Bogu, żeby ukształtował jego serce i wszedł właśnie to doświadczenie, o którym mówi dzisiaj Paweł, doświadczenie spotęgowania miłości do innych ludzi i w doświadczenie utwierdzenia swojego serca w świętości wobec Boga, dlatego nie bał się sądu, bo wiedział, że idzie tą drogą, którą podpowiada mu Bóg i że może na tę drogę wejść, dlatego że sam Pan poszerzył jego serce poprzez dar zbawienia, który jest dostępny dla każdego z nas. Przepraszam. I teraz patrzcie, czy słuszne jest przekonanie nieobawiania się boskiego sądu? Wydaje mi się, że tak. Jeżeli posłuchamy dzisiejszej Ewangelii, to Jezus robi różnicę pomiędzy ludźmi, których sąd zastanie nieprzygotowanych, a pomiędzy swoimi uczniami. Bo jest mowa tutaj o znakach na słońcu, księżycu i gwiazdach. Jest mowa o trwodze narodów, które będą bezradne wobec szumu morza. Jest mowa o ludziach, którzy będą mdleć ze strachu, widząc to wszystko. Ale ci ludzie, do których Jezus adresuje swoje słowa, mają nabrać ducha i podnieść głowę, dlatego że nie przychodzi na nich dzień sądu, ale zbliża się ich odkupienie. To jest znowu ta myśl, do której już nawiązywałem, o której mówił święty Paweł. Przepraszam, o której mówił autor listu do Hebrajczyków, że, że w czasie tego drugiego przyjścia Jezus objawi się nie ze względu na grzech, ale ze względu na zbawienie tych, którego, którzy go oczekują. I teraz popatrzcie, co Jezus mówi dalej. Oczywiście zachęca swoich uczniów do tego, żeby uważali na siebie, żeby ich serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych, tak żeby ten dzień nie przypadł na nich z znienacka ale jednocześnie mówi im, że żeby czuwali po to, żeby uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Więc Jezus robi zasadniczą różnicę pomiędzy ludźmi, którzy być może nie mają z, nimi, z Nim zbyt wiele wspólnego, a nami. Którzy przyjmujemy Jego zbawienie, którzy staramy się podążać tą drogą, którzy pozwalamy mu na to, żeby spotęgował miłość w naszym sercu i utwierdził nasze serca w świętości wobec, wobec Boga. Więc cały Adwent przygotowuje nas na powtórne przyjście Chrystusa, ale jeżeli pozwolimy Bogu na to, żeby zrobił w naszych sercach to, co zrobił w sercach tego człowieka, o którym wam mówiłem, to naprawdę. Nie musimy się tego dnia obawiać i możemy czekać na ten dzień jak na coś najlepszego, jak na najlepszy dzień w naszym życiu, bo nareszcie spotkamy się ze Zbawicielem, który raz na zawsze uwolni nas i wybawi nas od naszych grzechów. Słuchajcie, jeszcze jestem winien Wam wytłumaczenie tej miniatury, jak yy, kończyłem. Jak kończyłem właśnie to yy, rozważanie, czy to co do Was mówiłem, to, to przyszło mi właśnie na myśl to hasło: Najlepszy dzień w naszym życiu Dzień Sądu dzień, w którym tak naprawdę spotkamy się ze Zbawicielem. No i jakoś zaczęła mi w głowie lecieć piosenka Sanach o właśnie takim tytule Najlepszy dzień w moim życiu. Nie wiem, co autorka miała na myśli natomiast jak gdzieś w tej piosence zawsze słyszałem jakąś nadzieję właśnie na ten najlepszy dzień w naszym życiu i na samym końcu padają tam takie fajne słowa dozo po drugiej stronie O więc dlatego ta miniatura dlatego ten tytuł no i mam nadzieję że duch duch Boży obudzi w naszych sercach nadzieję Nadzieję zbawienia, nadzieję, która jest blisko, nadzieję, która może stać się udziałem, naszym udziałem w tym adwencie. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Halo, Halo, jesteście z nami. Witajcie, kochani, pokój i dobro. Chcielibyśmy Was zaprosić na żywą szopkę, bo święta już, tuż, tuż trzeba planować, jak spędzicie ten czas. A bardzo dobrze spędzicie ten czas, jeśli będziecie z nami tutaj. W Krakowie na ulicy Franciszkańskiej, która już jest spowita w tej zimowej atmosferze, od 24 grudnia, czyli wigilii, wieczorem do 26 grudnia, też do godzin wieczornych, bądźcie z nami, kolendy, świętowanie, święta rodzina, zwierzęta, wszystko to dla Was. Wszystko to dla Was, a szczegóły znajdziecie w linku w opisie, także śmiało klikajcie. Zachęcamy też również do śledzenia w ogóle wszystkich serii na kanale Mniejsi. Do zobaczenia.